rozjeżdżają się, bo szkoły są komputeryzowane. Dziesięciolatkowie doskonale posługują się telefonem komórkowym. Oczywiście na przykład pilota telewizyjny był trywialny. Ale proszę zobaczyć różnicę między polskimi metropoliami a prowincją. Więc wracając do tego zagadnienia, może pan przypomni tą puentę, od razu przyjdę do puenty. Czy oto jest solidna polityka, tak jak solidni są w gospodarce Niemiec? No tak w skrócie mówiąc. Czy pan polityka, ocenia tą politykę znaczy, jej? Jeżeli chodzi o Merkel, to mogę w 100% użyć tego semantycznego pojęcia, ona jest solidna, ponieważ pracuje po 16 godzin na dzień. Nie nosi torebki Louisa Vuittona, tylko potężny ten bagaż, który codziennie wynosi z urzędu kancelarskiego i akta wozi do siebie do domu. I jest solidna, ponieważ zapoznaje się nawet z urzędowymi dokumentami pracowników średniego szczebla w Brukseli. Natomiast jej polityka musi być skuteczna. Ta polityka Merkel jest skuteczna, ponieważ 3 razy została wybrana na kanclerza Niemiec. I to jest najlepsze kryterium, najbardziej obiektywne kryterium skuteczności polityka, czy też jak pani to zastępczo określiła, solidności polityka. A jeśli pani dotknęła problemu tego aktualnego i ustosunkowania się Merkel wobec kryzysu na Krymie i na Ukrainie, to nim jeszcze doszło do tej eskalacji sprzed 2 tygodni i aneksji Krymu, Merkel postawiła na Ukrainie na ugrupowanie Kliczko, boksera Kliczko uda. Nie tylko dlatego, że Kliczko większość czasu spędził w Niemczech, w Hamburgu i czasami nawet w wczesnym okresie kariery boksował pod niemiecką flagą i jest zapoznany z tą kulturą polityczną Niemiec, ale także dlatego, by nie poprzeć i Niemcy, a także Unia Europejska nie popiera tych polityków, nawet którzy znaleźli się w tym rządzie obecnym ukraińskim, rekrutującym się z tej partii Swoboda.